Rozmowa z trenerem Wigierem, z Wigierem Koszmarkiem. Panie trenerze, dzisiejsze warunki nie pozwoli na to, aby stworzyć dla nielicznych kibiców ciekawe widowisko. Niestety nie zdobyliśmy dzisiaj 3 punktów. Znaczy ja uważam, że widowisko było ciekawe i stojące na dobrym poziomie w tych warunkach. Mój zespół był zdecydowanie lepszy i powinien wygrać to spotkanie. My mieliśmy 4-5 sytuacji, które stworzyliśmy, no ale zabrakło skuteczności. Jak pan poradzi sobie z brakiem Rafała Trockiego? No, ci zawodnicy, którzy grali w drugiej linii, uważam, że zagrali dzisiaj dobrze i jego miejsce, no powiem tyle, że nie ma zawodników niezastąpionych. Wiadomo, kim był Rafał tutaj dla tego zespołu, jest to zawodnik doświadczony, ale myślę, że zawodnicy, którzy grali na jego pozycji, spełnili swoje zadania. Kibice czekają na rekompensatę w Nowym Mieście Lubawskim, liczą na 3 punkty w tym spotkaniu. Jak będą wyglądały przygotowania do tego meczu? No tradycyjnie, powiem, że tradycyjnie zawodnicy będą mieli poniedziałek wolny i od wtorku zaczynamy pracę. No jedziemy, nie ukrywam, po 3 punkty do Francji. Zresztą każdy mecz, który gramy, to gramy o 3 punkty. Dzisiaj tylko szczęścia i braku skuteczności zabrakło, ale tak jestem zadowolony z postawy zespołu, bo Concordia jest to bardzo dobry zespół. Nie na darmo jest na 3. miejscu w tabeli. Dziękuję bardzo.